roku w marcu rozpoczynają się konkursy recytatorskie dla placówek oświatowych, znajdujących się na terenie naszego powiatu. W ubiegłym tygodniu Wolsztyński Dom Kultury zorganizował konkurs dla przedszkoli. Tylko to wyplecie. To zwyczajne płatko. Proszę pana, to dopiero. Marzec w grafiku Wolsztyńskiego Domu Kultury jest tym miesiącem, kiedy organizowane są eliminacje do konkursów recytatorskich. Rozpoczęto od przedszkolnych spotkań. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie. Pani Anna Ciesielska z Biblioteki Pedagogicznej, pani Arleta Przątka z Biblioteki Publicznej oraz pani Teresa Pawelska z Wolsztyńskiego Domu Kultury. Po wysłuchaniu małych recytatorów postanowiono wyróżnić Klaudię Wieczorek z Dąbrowy, Martynę Malajko ze Szkoły Podstawowej nr 1, Ramonę Tadeusz z tej samej szkoły oraz Fabio Venturę z Chorzemina. Specjalne wyróżnienia otrzymała grupa przedszkolaków ze Świętna. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Wszystkim laureatom życzymy dalszych sukcesów. Gotową wiersz Robaczek. Wszystko wejdzie, jeszcze chwileczkę.